Witam w warsztacie Meble Twojego Pomysłu. Kontynuujemy temat niezbędnych maszyn w każdym warsztacie stolarskim. Opowiem Wam o pile formatowej Holzcraft Minimax SC2 Classic. Zapraszam na film. Na samym początku należy powiedzieć, iż piła formatowa firmy Holzcraft SC2 Classic, która stoi u mnie w warsztacie i na której pracuję, jest produkcji włoskiej. Waga maszyny to około 280 kg. Myślę, że warto zwrócić na to uwagę ze względu na to, że dzięki tej wadze uzyskujemy pewną stabilność maszyny. Ja nie zauważyłem podczas pracy jakiejś wibracji czy podczas obróbki dużych materiałów, żeby maszyna mi się przesuwała. Wszystko stoi na swoim miejscu. Rama maszyny wykonana jest ze stali spawanej, połączonej z żebrowanym blatem z żeliwa szarego. W tej maszynie mamy silnik przemysłowy 4KW, z tego co pamiętam są chyba silniki jeszcze 3KW, ja wolałem jednak ten mocniejszy. Silnik napędza zarówno tarczę główną, jak i podcinak. Tarcza główna osiąga prędkość 4000 obrotów na minutę, podcinak natomiast osiąga prędkość 7600 obrotów na minutę. Ze względu na to, że tarcza główna oraz podcinak zamontowane są na jednym agregacie, w momencie kiedy pochylamy tarczę główną, pochylamy również podcinak. Tarcza główna pochylana może być do kąta 45 stopni oraz regulowana jest w pionie. Podcinak natomiast regulowany jest w pionie i w poziomie. Możemy go przesuwać delikatnie w lewo, delikatnie w prawo. Jeśli nie używamy podcinaka, możemy go opuścić maksymalnie do dołu bądź po prostu zdemontować. Tutaj mamy przyrządy służące do regulacji tarczy głównej oraz podcinaka. Tym dużym kołem ustawiamy wysokość tarczy głównej. Tutaj regulujemy podcinak na boki, czyli w lewo i w prawo. Tym regulujemy podcinak w pionie. Tutaj mamy jeszcze jedną regulację kąta tarczy głównej. Oczywiście w każdej pile formatowej bardzo ważnym elementem jest boczny wózek przesuwny. Tutaj mamy wózek aluminiowy o długości 160 cm oraz przedłużenie do 190. Całość elementu po długości, którą możemy obrobić, jest to 195 cm, także całkiem przyzwoicie. Wózek w SC2 Classic chodzi całkiem przyzwoicie, naprawdę. Nie ma jakichś luzów, na pewno nie ma luzów. Chodzi płynnie, oczywiście trzeba dbać o całą prowadnicę. To musi być czyszczone. I dzięki temu naprawdę nie ma żadnego problemu z tym prowadzeniem. Aluminiowy wózek boczny posiada dwie prowadnice. Jedna jest na wierzchniej części wózka, druga jest z boku. Dzięki tym prowadnicom możemy przesuwać i montować w dowolnym miejscu pomoce, takie jak na przykład właśnie ścisk, czy jakieś inne, które ułatwią nam pracę. Boczna. Dzięki bocznej możemy w dowolnym miejscu na prowadnicy, na całej długości prowadnicy montować na przykład blat czy jakieś inne elementy. Na bocznym blacie przesuwnego wózka aluminiowego mamy zamontowaną przykładnicę prostopadłą do tarczy, dzięki czemu uzyskujemy kąt 90 stopni. Na przykładnicy jest miara, dzięki której możemy ustawiać stopery w odpowiedniej odległości do cięcia. Takich stoperów na tej przykładnicy mamy dwa. Na blacie znajduje się pomocnicza skala od 0 do 45 stopni. Możemy
regulować w dowolnym zakresie. Możemy ją również przestawić. Możemy ją również przestawić w drugą stronę. Szerokość od tarczy tnącej, jaką możemy uzyskać, to jest maksymalnie około 160 cm. Wysuwając dalej, jest to po prostu mniej stabilne. Druga przykładnica, tym razem po prawej stronie tarczy tnącej mamy liniał, dzięki któremu możemy ustawić odległość między przykładnicą a tarczą tnącą. Dzięki temu pokrętłu ustawiamy precyzyjnie tą odległość. Tutaj mamy blokadę całej przykładnicy. Dzięki temu możemy przesuwać bądź zmieniać położenie aluminiowej właśnie przykładnicy. Ta boczna przykładnica posiada jeszcze jedną bardzo fajną funkcję. W momencie, kiedy mamy jakieś dłuższe elementy i ta przykładnica nam po prostu zwyczajnie przeszkadza, możemy ją schować bez wysuwania na bok. Właśnie chociażby w ten sposób. Dzięki temu mamy cały ten obszar, właśnie całą tą szerokość możemy wykorzystać do cięcia jakichś większych, szerszych elementów. Teraz pokażę Wam, jak piła wygląda w środku. Tutaj mamy odciąg, tarcza, clean. Lecimy na dół. Tutaj bardzo ważny element również jest to awaryjny wyłącznik. Tak, to wszystko. Zbyt dużo tam Wam nie pokażę. Słuchajcie, podsumowując pracę na tej maszynie, na pewno muszę powiedzieć, że jest to maszyna do węższych i do krótszych elementów. Jeśli macie zamiar ciąć, powiedzmy, elementy dłuższe niż te 190 parę centymetrów i szersze niż 160, no to powiem szczerze, będziecie się po prostu męczyli. Ja na takich elementach, obrabiając takie elementy, męczę się, bo jest to ciężkie. Tutaj jest mało podparcia, także jest to troszkę za mało stabilne na ciężkie i na duże elementy. Jeśli chodzi o pracę na tych mniejszych elementach, właśnie tak do 160, powiedzmy, na szerokość od tarczy w tą lewą stronę i na długość do 190 cm, powiem szczerze, naprawdę rewelacja. Ja tutaj nie widzę żadnych zastrzeżeń, nie ma żadnych drgań. Właśnie dzięki tej wadze 280 kg maszyna jest stabilna, nic się z nią nie dzieje, żadne śrubki się nie odkręcają, wszystko jest dobrze poskręcane, dobrze porobione, także jest też w miarę precyzyjna. Oczywiście po zakupie trzeba samemu ją poustawiać tak, jak należy, i na pewno będziecie zadowoleni. Ja myślę, że z
spokojnie dla osób, które szukają, powiedzmy, w takim przedziale cenowym maszyny, spokojnie mogą ją polecić. Myślę, że temat generalnie piły formatowej właśnie firmy Holzcraft Minimax SC2 Classic uważam za wyczerpany. Nie pokazuję Wam pracy na tej maszynie, bo oczywiście zobaczycie to w moich realizacjach. Będziecie widzieli, jak się na niej pracuje i sami wszystko ocenicie. Ja mogę szczerze powiedzieć, że maszynę polecam do tych mniejszych elementów. Ja nie mam z nią żadnych problemów. Słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o piłę formatową. Myślę, że kolejny film niedługo będzie o wyrówniarko-grubościówce. Jeśli film Wam się podobał, łapki w górę. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Postaram się oczywiście odpowiedzieć. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia. Dzięki, cześć.